Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Zapraszam Cię na niesamowitą podróż. Za chwileczkę zobaczysz trzy karty i wybierzesz jedną z nich. Ale zanim wybierzesz tą kartę, bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytanie do Wszechświata, jakie masz pytanie do energii anielskich, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na dalszą część tego filmu. Namaste, Maria Bocardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry. Kolejne czytanie z kart, gdzie możesz zadać w myślach pytanie, a następnie wybrać jedną z kart, aby uzyskać odpowiedź. Dlaczego w ostatnim czasie spotykamy się właśnie w tej formie? Dlatego, że wiele osób z Was potrzebuje pomocy natychmiastowej, a ilość miejsc u mnie na spotkaniach indywidualnych jest ograniczona i nie jestem w stanie pomóc każdej osobie dokładnie w tym momencie, kiedy potrzebuję tej odpowiedzi. A poprzez moje filmy w tej właśnie formie jesteśmy w stanie bardzo szybko uzyskać wsparcie, uzyskać odpowiedź od siły wyższej i zastosować ją w codziennym życiu. Dlaczego karty smoków na naszym dzisiejszym spotkaniu? Dlatego, że smoki są bliskie praktycznie każdemu z nas. Szczególnie stare dusze są ze smokami bardzo związane, ponieważ znamy to jeszcze z naszych poprzednich inkarnacji, z poprzednich wcieleń, że byliśmy tutaj blisko na Ziemi. Natomiast czym więcej mroku pojawiło się wokół, tym te istoty musiały się szybciej z Ziemi wycofać, ale mimo tego są cały czas obok nas, w innej przestrzeni, i te osoby z Was, które mają tak zwane zdolności wyższe, aktywne zdolności wyższe, wiedzą, że w każdej chwili możemy się z nimi połączyć i możemy żyć obok, możemy żyć razem, niezależnie od tego, że są one troszeczkę mniej materialne niż my ludzie. Ale przechodzimy do czytania z kart. Bardzo proszę, teraz możesz zamknąć oczy, odetchnąć bardzo, bardzo głęboko kilka razy, tak jak zazwyczaj robimy to na naszych ceremoniach. Poczuć to światło w Tobie, poczuć ten spokój w Tobie. I teraz możesz otworzyć oczy. Zadać pytanie w myślach, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Jeżeli nie masz takiego pytania, to możesz poprosić o wskazówkę na aktualny czas. I teraz wybierz jedną z kart. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Możesz oczywiście wybrać więcej niż jedną kartę. Teraz zatrzymaj to wideo i napisz w komentarzu, który numerek wybrałaś albo który numerek wybrałeś, a ja odkryję karty i przedstawię dla Ciebie ich znaczenie. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, oznacza to, że nadszedł czas, aby nawiązać głębszy kontakt z Twoim tak zwanym aniołem stróżem albo Twoim przewodnikiem ze strony światła naturalnie. Czyli istoty, które są wokół Ciebie, Twoja rodzina dusz, istoty, które Cię wspierają, anioły, archanioły, które potrzebują Twojej dokładnej woli, wyrażenia Twojej woli, że potrzebujesz pomocy w tej czy w tej sprawie. Musisz wyrazić to jasno, jasno czy w Twoich myślach, czy powiedzieć na głos, że na przykład najdroższy aniele stróżu albo najdroższy mój przewodniku, bardzo proszę o pomoc w tej i w tej sprawie. Możesz powiedzieć to innymi słowami, ale te istoty światła potrzebują Twoje wyraźne wezwanie. Twoje wyraźne wezwanie, Twoje wyraźne wyrażenie tego, że potrzebujesz od nich pomocy. Ponieważ jak istoty mroku cały czas kręcą się wokół nas i cały czas wpływają na nas albo próbują na nas wpłynąć i zabrudzić nasze myśli, słowa czy działania, tak istoty światła potrzebują wyraźnej Twojej wolnej woli,
że prosisz je o pomoc, chcesz, aby ci pomogły, chcesz, aby pomogły ci podjąć ważne decyzje życiowe. Czyli jeżeli twój wybór padł dokładnie na tą kartę numer 1, oznacza to, że jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek rady, jakiejkolwiek pomocy, to te istoty są wokół ciebie, wyraź więc prośbę o pomoc. Twoimi własnymi słowami powiedz, że potrzebujesz pomocy w tej sprawie czy w tej sprawie i potrzebujesz dokładnych wskazówek na twojej drodze. Następnie w ciągu kolejnych 3 do 7 dni zobaczysz, że spotkasz ludzi, trafisz na jakieś artykuły, trafisz na jakieś przesłania, które poczujesz w twoim sercu, że są odpowiedzią na twoje pytanie. Może również być tak, że pojawią się tak zwane prorocze sny. Poprzez te sny istoty światła będą wskazywać ci właściwą drogę. Jeżeli czujesz jednak, że twoje zdolności wyższe jeszcze nie są aktywowane na takim najwyższym poziomie, nie masz pewności, czy ten twój kontakt z tymi istotami światła jest prawdziwy, to pamiętaj, że służę ci pomocą. Jeżeli twój wybór padł na tą pierwszą kartę, to przejdź sobie poniżej do pola opisu i zamów rytuał świecy intencyjnej u mnie, tak zwany rytuał anioła stróża. Rytuał anioła stróża i opisz mi w notatkach do twojego zamówienia, jaki masz problem, w jakiej sprawie potrzebujesz wsparcia, pomocy albo rady i gdy ja wykonam ten rytuał dla ciebie, to aktywuje on tą pomoc, czyli ja aktywuję w tym momencie pomoc dla ciebie i wtedy masz pewność, że twój anioł stróż, istoty światła, istoty wyższe będą ci pomocne, wskażą ci właściwą drogę i zawsze po tym rytuale tej świecy intencyjnej masz taką 100% pewność, że podejmujesz mądre decyzje i wiesz, jak iść dalej. Będziesz to odczuwać w twoim sercu, że to, co wybierasz w danym momencie, że to jest właściwie dla ciebie. Jeżeli nadal nie będziesz mieć tej jasności, nie będziesz mieć tej czystości w sobie, to pamiętaj, że zawsze możesz zamówić konsultację u mnie, termin u mnie, zadać mi konkretne pytania i wtedy ja uzyskam te odpowiedzi dla ciebie, takie proste, konkretne odpowiedzi na wszystkie pytania, które możesz wtedy od razu zastosować. Jeżeli twój wybór padł na kartę numer 2, to sytuacja zaczyna się komplikować. Czyli karta numer 2 ma podtytuł strach. Jeżeli więc twój wybór padł właśnie na tą kartę, oznacza to, że gdzieś głęboko, podświadomie w tobie jest strach, obawa, niepewność, jakieś może ukryte lęki. I jeżeli te lęki cały czas będą w tobie, to wszystko to, co robisz, co miałoby cię doprowadzić do szczęścia, spełnienia, radości i obfitości, będzie sabotowane. Czyli to jest taki samosabotaż. Co zrobić w tym wypadku, jeżeli twój wybór padł na kartę numer 2? Jak sobie z tym poradzić? Jak to pokonać? Jest to czerwony, ognisty smok. Możesz połączyć się z tym smokiem na zasadzie medytacji. Czyli oczyszczasz wszystko w tobie, uspokajasz wszystko w tobie. Nie zalecam tutaj żadnej muzyki, nie zalecam żadnej prowadzonej medytacji. Może oczywiście zapalić świecę, ale usiądź sobie w ciszy i spokoju, wyrównać oddech. Możesz oczywiście przejść przez cały ten proces oczyszczania, który robimy na naszych ceremoniach, czyli oczyszczenie, taka aktywacja tego wewnętrznego słońca, a następnie przywołaj tego ognistego czerwonego smoka i połącz się z nim. Poproś go, konkretnie jego, o pomoc i wsparcie, aby dodać ci siły, odwagi, wytrwałości, wytrzymałości i pokonać wszystkie lęki. Jeżeli nie chcesz pracować ze smokami, możesz pracować z archaniołami. Tutaj odpowiednikiem dla tej karty będzie archanioł Uriel. Tak, archanioł Uriel, który pomaga nam pokonać strach, lęk, obawy, niepewność i wszystko to, co nas sabotuje.
Archanioł Uriel jest również odpowiedzialny za taki wewnętrzny ogień. To może być również ogień transformacji, który spala wszystko to, co cię hamuje i blokuje, wszystkie właśnie strachy, obawy, ale Archanioł Uriel pomaga ci również popatrzeć na twoje życie z innej perspektywy, na takiej zasadzie popatrzeć na twoje wady, na twoje słabości, zobaczyć je, wyciągnąć mądre wnioski i przemienić słabości w siłę. Jeżeli potrzebujesz tutaj mojej pomocy, to najlepszy byłby rytuał świecy intencyjnej do Archanioła Uriela. Wtedy pomogę ci poprzez ten rytuał aktywować twoją siłę, moc, odwagę. Pomogę ci zobaczyć wszystkie twoje wady, wszystkie twoje słabości i zamienić te słabości w siłę. Tutaj link do zamówienia tego rytuału znajdziesz również poniżej w opisie. Jeżeli twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to naturalnie szafirowy smok. Podtytuł: pokój, spokój, harmonia i równowaga. Jeżeli potrzebujesz wskazówki na kolejny czas i prosiłaś czy prosiłeś o tą wskazówkę, no to jest to odpowiedź. Jeżeli miałaś lub miałeś jakieś pytanie, to również teraz odpowiem na nie. Jeżeli twój wybór padł na tą kartę, oznacza to, że potrzebujesz więcej spokoju. W spokoju leży siła. Pamiętasz, warto tutaj wrócić do jednej z naszych ceremonii, gdzie właśnie mówiliśmy o tym spokoju wewnętrznym, harmonii wewnętrznej. Gdy przejdziesz sobie na moją stronę bukardimaria.com, przejdziesz do zakładki ceremonie, otwierają się wszystkie ceremonie, seria od 1 do 199 oraz seria powyżej 200. I ta ceremonia, o której mówię, była w tej serii od 1 do 199. Tam musisz sobie przerolować tą stronę i znaleźć po tytule właśnie tą, która dotyczy spokoju i harmonii. Możesz również skorzystać z pola wyszukiwania na tej stronie, która jest u samej góry, i tam wpisać spokój, harmonia, równowaga i wyskoczą ci wszystkie wyniki i między innymi również ceremonie, które tego dotyczą. I teraz odpowiedź na twoje pytanie. Potrzebujesz więcej spokoju, harmonii i równowagi. Oznacza to więc, że jest w tobie zbyt dużo chaosu, bałaganu, różnego obcego wpływu, różnych takich impulsów, które nie pozwalają ci spokojnie żyć i spokojnie spać. Czasami tego nie zauważamy, czasami jest to taki wpływ niewidoczny dla oczu, ale wyczuwalny na poziomie energii. Czyli to mogą być różne obce wpływy, które podsysają się pod twoją energią życiową. Różne tak zwane wampiry energetyczne, ale również pasożyty energetyczne, które przyczepiają się do twojej aury. I rada tego właśnie szafirowego smoka lub odpowiednikiem będzie naturalnie Archanioł Michał, czyli ochrona, będzie to, aby zadbać o oczyszczenie, ochronę, wewnętrzny balans i równowagę. Co to oznacza? Każdy z nas jest inny, czyli musisz tutaj znaleźć twoją wewnętrzną drogę do twojej wewnętrznej równowagi i harmonii. To może być oglądanie ceremonii ze mną, to może być rytuał świecy intencyjnej do Archanioła Michała, czyli świeca ochronna Archanioła Michała, rytuał świecy ochronnej, ale to mogą być również wszystkie praktyki, które dają ci więcej spokoju. Czy głęboki sen, czy zmiana sposobu odżywiania, czy więcej kontaktu z naturą. Odpowiedzią na twoje pytanie jest: usuń obcy wpływ, chroń bardziej siebie, twoje miejsce mocy, czyli twoje mieszkanie, twój dom przed obcym wpływem. Chroń również bardziej twoją aurę przed obcym wpływem. Tutaj z takich metod ochrony znasz mnóstwo z moich e-booków, między innymi na przykład ocet,
spryskiwanie włosów octem, wodą z octem naturalnie. Są w tym momencie już nawet gotowe takie wody z octem, które można kupić, ale można również zastosować ocet naturalny, jabłkowy do spryskiwania mieszkania, oczyszczanie przy pomocy soli, kąpiele w soli i wszystkie inne praktyki, które opisałam dla Ciebie w moich książkach, w moich e-bookach. Czyli zadbaj o oczyszczenie, zadbaj o ochronę, zadbaj o wewnętrzny spokój i równowagę. I dopiero wtedy, gdy zadbasz o ten spokój, usuniesz cały ten obcy wpływ, dopiero wtedy możesz iść do przodu. Możesz podejmować mądre decyzje bez obcego wpływu. Możesz również iść tą drogą szczęścia i spełnienia, realizacji siebie. Jeżeli jednak jesteś pod obcym wpływem, nie masz tego balansu, nie masz tej harmonii, to wszystkie rzeczy, które będziesz robić, będą zanieczyszczone, będą one niewłaściwe i również decyzje podjęte będą niewłaściwe. Czyli jeżeli Twój wybór padł na tą właśnie kartę, to jest to odpowiedź na Twoje pytanie. Najpierw harmonia, najpierw równowaga, najpierw spokój. W spokoju leży Twoja siła i wtedy dopiero idziesz do przodu i podejmujesz kolejne kroki, podejmujesz kolejne wyzwania. Dziękuję, to wszystkie przesłania naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, napisz w komentarzu, czy wszystko rozumiesz, czy już teraz wiesz, jak iść dalej, dokładnie teraz w tym momencie i czy odpowiedź na Twoje pytanie jest dla Ciebie jasna, klarowna i dokładnie wiesz, jak wszystko zastosować w kolejnych dniach. A ja z głębi mojego serca zapraszam Cię na kolejne nasze spotkania. Przede wszystkim na nasze ceremonie, nowa ceremonia zawsze w pełnię księżyca, czyli w ten czwartek przed pełnią księżyca. Pamiętaj również, aby przejść na moją stronę mariabocardi.pl. Tam w zakładce najważniejsze terminy masz wszystkie ważne terminy astrologiczne, czyli nasze rytuały świec intencyjnych, nasze wszystkie ważne spotkania, które pomogą Ci w realizacji Twoich marzeń i pragnień, uzyskaniu wszystkiego tego, czego pragniesz na Twojej drodze do szczęścia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.